Siemano, moi drodzy, witam wszystkich. Ja jestem Forum, zapraszam do kolejnego materiału. Słuchajcie, jedna rzecz, o której muszę, przepraszam, wspomnieć. Wybaczcie mi, nie jestem w formie. To, czego nie dowiecie się z patch notesów. Albo zepsuli strzelanie jakby w biegu, albo Deagle dostał ukrytego buffa. Obczajcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CS-a, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins. Link macie w opisie, polecam i pozdro. Właśnie jesteśmy na serwerze DM. Zastanawiam się, przez przypadek się zgubiłem, nie wiedziałem gdzie jestem. Zauważyłem, że już trzymając kontrolę jakby nie za bardzo opłaca się walić z Deagla. To było akurat... Oho, dobra. Lecę dalej. Przepraszam, ciężko zabić. Ale na kontrolu już jest ciężej zabić, niż jeżeli takie, wiecie, lekkie AD-AD robicie. 92, a wydawało mi się, że tam więcej trochę tych strzałów poleciało. No nic. Powiedzmy, że... A, to był bot. Komu tak łatwo. Będę chciał pokazać mniej więcej tutaj... Całego dema nie będę wam pokazał, tylko chodzi właśnie o te takie bullshitowe... strzały. I grałem poprzednio dema. Spotkałem tam paru widzów właśnie. Dźwięk heada był jak nic. Spotkałem kilku widzów, więc jeśli to oglądają, to pozdrawiam serdecznie. To jest jeszcze strasznie mało w ogóle tych tutaj. O, jestem właśnie Bibson. Jego kojarzę. Kurde, to był idealny przykład właśnie tego. O, macie. Szczerze, nie jestem jakimś rewelacyjnym grajkiem z Deagla. Żeby nie było. Z Deagla nie strzelam, nie wiadomo jak dobrze. A to co jest, to co teraz się dzieje, to jest naprawdę w ogóle cyrk, szczerze mówiąc. Respi w takich miejscach, że to jest... poezja po prostu. Kolejne takie przykłady tych strzałów niby. Niby tam na pełny i tak dalej. Zawsze mówię się, kucaj ze strzelania z Deaglem. Będzie lepiej. No w CS2 to tak nie działa. No powiem wam, że takie heady z Deagla siadają momentami, że to jest... to jest hit. O, tak właśnie, I'm friendly. Tak samo, ludzie tutaj, wiecie, na pełnym biegu teraz heady z Deagla dają. Miałem wrażenie, że dostał heada. To chyba był właśnie ten... ten damage prediction z tym dźwiękiem tego heada jakby. O. Takich fragów... przed tym update'em bym w ogóle nie zrobił. Absolutnie nie, to jest... to jest nie do pomyślenia w ogóle. Spróbuję teraz pograć jakby z S-ką i tak jakby w biegu coś tam pozabijać, jak się da coś. No heada jednego dostał. Myślę, że z Deagla by padł. Szybciej. Oj, oj, oj. ...89 w jednym i to... na pełnym biegu było. Ja nie gram za dużo tych demów... valve'owskich, ale... tam jest tak, że jak zdobycie się fraga na tych serwerach właśnie jakiejś tam community... tu dostajecie reset... ammo.
Znowu takie delikatne AD z tym. Za mało HP było na to. Ciężko tak naprawdę na tym serwerze znaleźć taką sytuację, że było, wiecie, jakoś 1-1. W miarę takich ok warunkach, żeby jeszcze ammo starczyło. Tam się walicie z innymi typami na przykład. A niby tam frag był. Co prawda nie było headzika, ale to wiecie, zawsze tam jakieś... O Jezu. No, strasznie respi na tych DM-ach, na tych serwerach. Leci plus W. Ludzie robią właśnie ten... Batę misje na te punkty właśnie DM-owskie. Ogólnie o tym buffie Digla i też prawdopodobnie Maka. Właśnie dostałem info od tego Digniego, z którym tam graliśmy te trainy. Nie wiem, czy już wam wrzuciłem ten film, czy jeszcze nie, ponieważ tamten dopiero wyrenderowałem, a nagrywam ten teraz. Ogólnie te Digle są teraz naprawdę chore. Kiedy biegacie i strzelacie. I ten damage prediction był taki, że nie wiem, czy zauważyliście, chyba jedna, na pewno jedna była taka sytuacja, ale czy więcej, że był dźwięk po wystrzale, że jest headshot, natomiast tego headshotu nie było. Możliwe, że to było właśnie też to, o czym w tym update'cie była mowa, że w zależności od tego może być jakiś delay. Czekajcie, gdzie to w ogóle jest? Damage prediction tutaj właśnie, że okazjonalnie może być niewłaściwy i prawdopodobnie to było to okazjonalne, ale większość headów, jakie tam strzeliłem, była taka, że no aż się masz Wiktor. Natomiast przy strzeleniu z M-ki tak, były takie momenty, że trzeba było się zatrzymać. Natomiast z Digla jeszcze dostał chyba większego buffa niż miał wcześniej. Wystarczy po prostu, teraz jak jestem na mapie z botami WA i WD, to o czym mówiłem wcześniej. Był taki film, gdzie wrzuciłem nową metodę strzelania z Digla. Coś tego typu. Ale to nie było aż do takiego stopnia jak tutaj. Na przykład na DM-ach, jak grałem, czy w trakcie meczów, dawno takich headów w CS2 nie strzelałem. Możliwe, że w CS2 nigdy takich headów nie strzelałem. W GO, wiadomo, Digle jak tam chodził, wystarczyło się, wiecie, zatrzymać, wcelować i były te headshoty. Natomiast tutaj w CS2 takich headów, przysięgam wam, nigdy nie waliłem jak teraz na deathmatchu. Tego DM-a nagrałem zaraz po wcześniejszym DM-ie, kiedy akurat przyszedł mi kot, zaczęła leżeć na tym. Ona zawsze przychodzi do mnie, kiedy źle się czuję, jestem chory, przychodzi, kładzie się na kolanach. Sobie siedzę, wiecie, taki rozwalony, nagle patrzę, 5 headów z rzędu, 4 heady z rzędu, potem znowu jakiś czas nic, potem kolejny jakiś, wiecie, kilka headów z rzędu. Tutaj gość mnie raszuje, jest jakiś tam jeden headzik, drugi headzik, jakieś tam fliki. Mówię, kurde, postanowię może to spróbować dla was właśnie ten... nagrać. No i powiem wam szczerze, że Digle jest rozpierdzielony. Odnośnie Maka... ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo jest coś takiego jak taki chyba rosyjski, nie Twitch, Twitter, coś tego typu, Telegram chyba się nazywa i tam właśnie był na HLTV, widziałem właśnie jakiś post na HLTV forum, że podobno dostał Digielek buffa, że ogólnie fajnie, tam Donk pisał, że ogólnie mapa fajna, biega sobie po pociągach, strzela z Digla i na końcu, że Valve dziękuję za buff Digla. Nie zauważyłem, żeby były jakieś, wiecie, jakieś zmiany w Maku, jakieś zmiany w strzelaniu z Kałacha, czy tam nawet właśnie z emeczki z tłumikiem. Gdzie jest ta MK? Kurde, jestem ślepy jak kret. Jest gruba? Gdzie jest SK? Jest SK tutaj. Żeby były jakieś, wiecie, jakieś nie wiadomo jakie zmiany. No, sami widzicie, gdzie te pociski lecą. To nie jest tak, że wiecie, będziecie biegać jak bot i strzelać i zabijać, no ale z Digla w ruchu zabijecie szybciej niż z M-ki, gdzie z Digla strzelacie po jednym strzale, z M-ki możecie walić, wiecie, jakieś full auto. Też biegając i strzelając w ten sposób, nie wiem, czy widzieliście tego deathmatcha, którego grał Twist, gdzie po prostu leciał w plus W, ale z Kałachem. I on robił takie wyniki, jak niektórzy po prostu, wiecie, tryhardą jakieś te deathmatche valve'owskie i tak dalej.
Także no z Emki, z Kałacha nie zwróciłem żadnej uwagi, nie zwróciłem różnicy, ale Digni wspomniał mi właśnie o tym Magu. No na pewno z Digla, z Maca nie wiem, jak wam to przetestować, bo wcześniej Mac i MP9 działał jak laser, teraz też działa jak laser jedno i drugie. Natomiast Digla nie wiem, czy zepsuli, czy poprawili. Teraz ten Digl przypomina bardziej tego Digla, nie wiem, czy ktoś z was grał w CS 1.6. CS 1.6, ewentualnie CS Solsa. Tam, gdzie naprawdę, jak Digl, jak się pierdolnęło z Digla, to gościu leżał. Tutaj teraz mam takie same wrażenie, że jak się tym Diglem da jakąś bombę, no to gościu po prostu, wiecie, instant leży. Także, nie wiem, korzystajmy póki możemy. Ewentualnie może to był jakiś celowy zabieg, żeby wrócić z Diglem jakby do korzeni, do tych wcześniejszych odsłon CS-a. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Z mojej strony tyle. Czekam na komentarze, dajcie znać, jak to u was wygląda. Trzymajcie się, pa pa.